właśnie trzecią już wystawę przygotowaną w oparciu o zbiory pana Sławomira Litwiniuka. Jednak ta dzisiejsza wystawa fotografii i dokumentów jest wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy zorganizowana została w murach publicznej szkoły podstawowej imienia Karola Krasińskiego w Rudnikach i cieszę się, że zaufano nam i chociaż na chwilę nasza sala gimnastyczna mogła zamienić się w taką mini galerię. Zrodziła się taka myśl, aby na terenie gminy Międzyrzec Podlaski zachować od zapomnienia miejsca, ludzi, zabytki i kawałek historii. Od 4 lat realizujemy ten projekt w różnej formie. Również wydawnictw, które ukazują się nakładem biblioteki, urzędu gminy, gminnego ośrodka kultury, organizując przeróżnego rodzaju uroczystości o charakterze patriotycznym, o charakterze historycznym. A dzisiaj spotykamy się w Rudnikach, aby powspominać czasy przełomu lat 20. oraz II wojny światowej. Niezmiernie chyba bolesnej historii, ale tej historii, która zapisała się w umysłach każdego z nas. Zarówno tych ludzi starszych, którzy dotknęli tamtych czasów, ale również nas, ludzi młodych, którzy na nowo odkrywamy historię. Przeszłość. I niezmiernie się cieszę, że tą wystawę będą mogły oglądać nasze dzieci, wnuki, bo zamysłem naszym jest takim, aby te pamiątki pozostawały w miejscach, aby one dalej mogły żyć i dalej można by było o nich rozmawiać w gronie znajomych, w gronie bliskich. Niech stanie się ona inspiracją do poznawania przeszłości swoich rodzin, odszukiwania swoich korzeni, ale też pokazywania tego, jak istotnym i ważnym elementem jest przeszłość. My dzisiaj chcemy budować przyszłość. Nie da budować się przyszłości bez korzeni. Panie Sławku, dziękuję za przybliżanie tych korzeni. Korzeni naszych tradycji, ale też korzeni, z których myśmy wyrośli. Przede wszystkim dziękuję panu wójtowi Krzysztofowi Adamowiczowi za to, że pozwala mi rozwijać tę moją pasję, kolekcjonowanie tych dokumentów, zdjęć i wystawianie właśnie na zewnątrz, żeby to wyszło z mojego gabinetu czy z pokoiku i żeby to właśnie ujrzało światło dzienne. Dziękuję również dyrektorowi GOK-u Michałowi Teofilskiemu, pani dyrektor Magdzie Chodzińskiej, dyrektor biblioteki za włączenie się aktywne w zorganizowanie tej wystawy, a przede wszystkim za koordynowanie tych wszystkich prac przy tak pięknie zrobionej wystawie. Dziękuję pani dyrektor Monice Skórskiej, dyrektor mojej placówki, w której pracuję. Początkowo miałem się zająć tylko i wyłącznie okresem II wojny światowej, okresem okupacji, ale tutaj dzięki podpowiedziom Piotrka Semeniuka, naszego prezesa, doszliśmy do wniosku, że to jednak by było lepiej jeszcze poruszyć sprawę obronności. A tym bardziej, że coraz więcej dokumentów i zdjęć docierało do moich rąk. W związku z tym poszerzyłem jak gdyby zakres tej wystawy. Te wszystkie tutaj zdjęcia, wszystkie dokumenty nie były do tej pory nigdzie publikowane, dlatego po raz pierwszy możecie Państwo je zobaczyć, możecie je dotknąć, bo tam są oryginały na potwierdzenie tego, że to nie są kopie na stoliku przy ścianie. Te wszystkie zbiory zostały podzielone na kilka takich grup, które znajdują się przy poszczególnych stolikach. I tak ten stolik przede mną, jak i po prawej stronie, to są takie stanowiska poświęcone głównie wojskowości, głównie wojsku. Co prawda zdjęcia te pochodzą
z końca lat 30., ale na 90% niemal wszyscy ci żołnierze również brali udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. A więc jak najbardziej to wszystko łączy się. W ogóle te wszystkie stanowiska mają taki jeden wspólny mianownik, którym jest II wojna światowa. Kolejne nazwę stanowisko jest to życie codzienne mieszkańców miasta, mieszkańców gminy. Tak jak tutaj wcześniej pan wójt powiedział, jakże w trudnym okresie, jakże ciężkie. Ale mimo wszystko musiał człowiek jakoś z tym sobie radzić. Musiał pracować, czy to w polu, czy to gdzieś w jakichś zakładach. No bo żyć należało. Był czas oczywiście i na radość, bo inaczej po prostu by coś mu się stało, ale nie bardzo w głowie, gdyby przez 5 lat się tylko i wyłącznie umartwiał i płakał. Dlatego ludzie starali się żyć normalnie. Pracowali, uczęszczali do sklepu, o czym też kilka zdań powiem. Dzieci chodziły do szkoły, czego owocem są te świadectwa z okresu okupacji. No, szczepili się przeciwko różnym chorobom, także życie to trudne, ale jednak musiało się toczyć. Kolejne stanowisko to są dokumenty w zasadzie poświęcone obronności naszego kraju. Naprzeciw mnie jest takie stanowisko poświęcone Straży Pożarnej. No jak niebagatelną rolę odegrała Straż Pożarna podczas wojny, to chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Tym bardziej tam jest również do obejrzenia legitymacja strażacka, która była jednocześnie przepustką, która umożliwiała poruszanie się strażakom podczas godziny policyjnej, a więc podczas godzin nocnych. A jak wiemy, ta godzina policyjna przez cały okres okupacji obowiązywała. Również jest tam ciekawy mundur strażacki, oryginalny również, troszeczkę może wytarty, zniszczony, ale na tym polega między innymi urok zabytków, że są one w takim, a nie innym stanie. Stolik poświęcony sklepowi. Otóż tam jest takie zdjęcie sklepu z okresu wojny i no, ten sklep może nie wygląda zbyt imponująco na zewnątrz, ale ważny jest taki szyld, który mówi, że jest to polski sklep spożywczy. Jak wiemy, przed wojną większość sklepów w Międzyrzecu były to sklepy żydowskie, a taki sklep w okresie okupacji nie miałby w ogóle szans bytu. Troszeczkę inną rolę, inną funkcję jak podczas wojny, bo niemal w każdym gospodarstwie domowym taki chem się znajdował, on służył jako miarka do oksa albo żyta, tam w każdej oborze, w każdej stajni, czy nawet kurą do posypania. Poinformuję państwa, że moja ciotka, czyli ojca siostra, w Międzyrzecu prowadziła sklep, którego no niestety nie zachowała się ta fotografia, gdzieś ją zagubiłem. Nazywał się, taki był szyld nad sklepem, chrześcijański sklep galanteryjny w Międzyrzecu Podlaskim. Dla potwierdzenia tego wszystkiego tutaj sprawdzony przekaże weksel bankowy oryginalny, w którym jest właśnie zapisane, do kogo to należy, a na odwrocie są pieczęcie, kto dostarczał towar do tego sklepu. Były gwoździe, no bo trzeba było tam coś przybijać, jakąś deskę. No, były śledzie, to obowiązkowo. Boże, papierosy, może nie papierosy, tylko była taka machorka i były takie specjalne maszynki, gdzie się te papierosy robiło. Tak specjalnie robili sami papierosy. No i było jeszcze piwo. I zawsze wieczorem młodzież się tam zbierała, no i sobie pili piwko, śpiewali, a mego ojca siostra grała na mandolinie, bo był w gimnazjum handlowym był taki zespół, który to było kiedyś gimnazjum kupieckie, gdzie był taki zespół mandolinistów. I ona grała na mandolinie,
a chłopcy pili sobie piwko i obrót szedł.